Dzisiejszy program poświęcę odpowiedzi na Wasze pytania, te, które się najczęściej pojawiają na forum. W ogóle zacznijmy od witaminy C, bo to jest temat, który bardzo Was porusza. I wiele z Was pyta o serum z witaminą C z białymi urody, a właściwie też z innych pewnie miejsc, w których można zrobić sobie samemu kosmetyki, ale głównie tamto miejsce jest wymieniane. I tak jak Wam pisałam, moje główne obawy polegają na stabilności tych preparatów. Na czym polega sekret? Należy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego sklepy internetowe sprzedają Wam poszczególne składniki, a nie sprzedają Wam już zmieszanego zestawu, który by Wam działał i w takiej samej cenie. Otóż nie mogą tego zrobić, dlatego że musieliby wtedy trzymać standard i gwarantować pewną stabilność tych preparatów, czyli stężenie, pH, działanie antyoksydacyjne przynajmniej przez jakiś deklarowany czas. I te firmy, które to robią, no niestety muszą tak dobrać składniki i zbadać to, że to kosztuje. W związku z czym, jeżeli chcecie mieć małą aktywność i niską jakość, to płacicie za to bardzo mało pieniędzy, bo kupujecie poszczególne produkty. I oczywiście tak jak jest tam napisane, że witamina C, ascorbic acid, kwas askorbinowy w proszku jest super stabilny przez wiele lat. Tak, oczywiście on jest stabilny, tylko że samego proszku nie nałożycie sobie na twarz. Kupujecie zestaw, dlatego że nawet te portale internetowe nie mogą powiedzieć, że jest to serum przy sprzedaży, tylko sprzedają Wam zestaw, bo de facto zgodnie z prawem oni Wam sprzedają pojedynczy składnik, a nie krem jako taki, czyli omijają w ten sposób prawo i omijają wtedy wszystkie regulacje, które są niezbędne do wprowadzenia kosmetyków na rynek, a to niestety kosztuje i też standaryzacja tych kosmetyków kosztuje. Dlaczego wszystko to jest na Waszych barkach? I teraz, odpowiadając po tym długim wstępie na Wasze pytanie, czy to działa, powiem Wam, że tak, to może działać w momencie, kiedy zmieszacie wszystkie te składniki, które są w tak zwanym zestawie i nałożycie ją na skórę, ale tu mamy znowu wątpliwości, czy jakie jest to stężenie, czy dobrze zmieszałyście i po włożeniu do lodówki myślę, że około 2-3 dni jest to w miarę cały czas jeszcze działające, ale później dramatycznie aktywność spada. I myślę, że w pewnym momencie nawet zrobię Wam takie badanie. Kupię zestaw, złożę to wszystko ze sobą, kupię papierki lakmusowe i zaczniemy sprawdzać stężenie w ciągu kolejnych dniach. Wtedy może okazać się to niezbyt korzystne. To, co działa, to, co mogę polecić stamtąd, to jest pochodna tetra, tetroizopalmitynian ascorbylu i wtedy ta pochodna jest dość stabilna, ona się nie rozkłada, możecie, tam jest wymieniony taki olejek i on oczywiście będzie działał. Również, jeżeli dobrze pamiętam, to sprzedają tam składniki MAP-u, wszystkie te pochodne, one działają, natomiast czysta witamina C, z nią jest problem. Problem w tym, że stworzenie dobrego kosmetyku trochę kosztuje, ale nie kosztuje tyle, ile na przykład super kosmetyki brandowe, czyli Dior, Lancome i tak dalej, bo tam przepłacamy za markę, bo chcemy mieć ten super gadżet. Natomiast w dobrej jakości, ze średniej półki kosmetyków gotowych, możecie znaleźć produkt, który macie gwarantowaną jakość i stabilność. Więc zawsze zastanówcie się, czy chcecie wydać nawet te 25 zł, które de facto ten wydatek nie będzie aktywny na Waszej skórze, nie będzie jakiś stymulował jakiegoś faktycznie działania antyoksydacyjnego, pobudzającego budowę kolagenu po dłużej niż 2-3 dniach. Czyli pamiętajcie, że biedny powinien dwa razy się zastanowić nad tym, na co wyda pieniądze. Nie wydajcie na bardzo drogie kosmetyki, ale ze średniej półki wtedy będzie to korzystniejsze dla Waszej skóry. Następne pytanie dotyczy stosowania retinolu przez cały rok, albo przynajmniej wiosną i latem, też poza zimą i jesienią. Moje zdanie jest takie, że nie powinno się stosować tego retinolu nawet wieczorem, bo część z Was pyta się, że w ciągu rana będą nakładać witaminę C, a czy wieczorem mogą cały czas retinol. Oczywiście wybór należy do Was, ale ja absolutnie tego nie polecam, dlatego że przede wszystkim retinol w połączeniu ze słońcem ma działanie karcynogenne, w związku z czym myślę, że naszym świadomym wyborem powinno być to, że unikamy
narażania się zbędnie na niepotrzebne podrażnienia, niepotrzebne ryzyka. Wystarczy, kiedy retinol stosujemy 6 miesięcy w roku, a więc możecie zacząć od września i do końca marca nawet, czy do końca lutego, i wtedy ta skóra będzie beneficjentem, a nie będzie narażona na ryzyko. Teraz cały rok możecie stosować witaminę C i teraz jest czas na witaminę C w różnych stężeniach, bo wiadomo, że ta witamina C w wysokim stężeniu i czysta witamina może Was drażnić, może przesuszyć skórę. Ale retinol według mojej wiedzy i opartej na faktach nie polecam stosowania w ciągu wiosny i lata. Kolejne pytanie dotyczy podrażnienia skóry, a właściwie pojawiających się zmian na skórze po kilkudniowym czy kilkutygodniowym stosowaniu serum z witaminą C. I zazwyczaj jest tak, że obniżenie pH skóry powoduje pojawienie się zmian, czyli u tych osób, które mają do tego skłonność, osiągamy zbyt niskie pH przy codziennym stosowaniu witaminy C, bo to pH, jak dobrze jest zakonserwowana ta witamina, to jest poniżej 3,5, tak jak Wam mówiłam, okolice 3,2, i dlatego może się coś wtedy na skórze pojawić. Dlatego wtedy trzeba przerwać nakładanie tego serum i zrobić sobie przerwę tygodniową, a na przykład można nakładać coś łagodniejszego, jakąś pochodną, tetra bądź map, cokolwiek, bądź też krem z niższym stężeniem. W ogóle jeżeli taka skóra jest dość uwrażliwiona, to wtedy te preparaty z wysokim stężeniem proponuję stosować 2 razy w tygodniu, raz na tydzień, a w pozostałe dni jakiś łagodniejszy. To i tak będziecie zabezpieczone, a nie będzie tak intensywnej reakcji skóry. A więc jeżeli mamy za bardzo zakwaszone, mamy wypryski, wtedy takim dobrym rozwiązaniem jest łagodzenie skóry, zmiana tego pH, czyli na przykład przemywanie mleczkiem z płatków owsianych, wtedy będzie się to pH stabilizować i skóra szybciej wróci do normy. I znowu możecie wrócić do stosowania serum z witaminą C. Kolejne pytanie dotyczyło Flavo C, które już przy zakupie ma taki żółtawy kolor, czyli wskazywałoby na to, że już jest oksydacja tego produktu. Natomiast Flavo C zawsze takie jest. Myślę, że ono jest od razu barwione w czasie produkcji, tak jak Wam o tym mówiłam, ale ono później z czasem ciemnieje, robi się taką ciemną herbatą, to już wtedy wiadomo, że już za długo go stosujemy. Natomiast nie denerwujcie się, jeżeli kupicie Flavo C i ono po otwarciu zobaczycie, że ono jest taki jasno herbaciany, bo ono taki jest, taki ma od razu zabarwienie. Kolejne pytanie, czy trądzik różowaty występuje niezależnie od tego, czy ma się skórę suchą czy tłustą? Tak, w trądziku różowatym skóra jest bardzo niezrównoważona, może być zarówno tłusta, może być sucha, ale takim punktem wspólnym dla wszystkich trądzików różowatych jest rumień, czyli musi być jakiś rodzaj rumienia, dlatego w początkowych stadiach trądziku różowatego staramy się wygaszać ten rumień laserami, a później pielęgnacją, bo wtedy to jest taki punkt wyjścia dla rozwoju tego stanu zapalnego skóry. Ale zarówno skóra może być tłusta, może być przetłuszczająca się, może być sucha, może być odwodniona i przez to się przetłuszczać, więc tu mamy multum kombinacji. Jedna z Was również zapytała o to, w jakim momencie powinnyście się udać po poradę lekarską, jeżeli podejrzewacie, że skóra cierpi z powodu trądziku różowatego. No myślę, że jeżeli w ogóle macie takie wątpliwości, jeżeli coś się dzieje na skórze, to warto odwiedzić dermatologa. Natomiast takim krytycznym momentem to jest czas, kiedy zaczynają się pojawiać grudki na skórze, kiedy skóra jest zarumieniona, piecze, szczypie i grudki, krostki, nie możecie sobie już całkowicie z nią poradzić, to może wtedy jest moment, żeby zasięgnąć jakiejś porady, która bardziej przyniesie Wam szybszą skuteczność niż tylko pielęgnacja. Bo pielęgnacja, ona powinna wspomagać leczenie i powinna jakby zmniejszyć ryzyko zaostrzeń. Natomiast kiedy mamy taki gorszy stan skóry,
to sama pielęgnacja może być mało skuteczna, odpowiednia pielęgnacja może być mało skuteczna. I jeszcze ostatnie pytanie, czy można myć twarz płynem do higieny intymnej? Jak najbardziej można, dlatego że płyny te mają niskie pH, a nasza skóra lubi niskie pH, więc zarówno okolice intymne, jak i twarz można próbować i nie ma problemu. Oczywiście metodą prób i błędów, dla niektórych jeden płyn będzie dobry, dla drugich inny. Nie mogę Wam podać żadnej nazwy, bo nie znam tych płynów. Natomiast oczywiście możecie próbować. Do zobaczenia.